Spotkaliśmy się tutaj, aby przeprowadzić wywiad z klasami trzeciej gimnazjum podczas lekcji fizyki o podczerwieniu. Pytanie pierwsze. Czy promieniowanie podczerwone jest widziane przez oko ludzkie? Promieniowanie podczerwone nie jest widziane przez oko ludzkie, ponieważ no, człowiek nie ma takiej zdolności, ale takie promieniowanie mogą zobaczyć ptaki. Są również owady, które widzą promieniowanie nadprzyrodowe. W jaki sposób pilot telewizyjny zdalnie do sterowania przyłącza kanały? Dzięki czujnikowi podczerwieni. Dobrze. Co to jest noktowizor? Podaj przykład zastosowania. Noktowizor jest to urządzenie, które pozwala widzieć w ciemności. Stosuje się na przykład w wojskach podczas akcji nocą albo no, będę frakcji nocą. To jest, można powiedzieć, regularne mechanizm ciemności. Są stosowane w wojskach, w oddziałach specjalnych i na przykład przez myśliwych, w kolekcji nocy. Co to jest promień podczerwieni? I przykłady zastosowania. Jest to każde urządzenie, które powoduje i produkuje podczerwienie, neguje podczerwienie. A jakie zastosowanie? Gdzie można to wykorzystać? Między innymi w pilotach, dzięki którym zmieniamy na przykład kanały, telewizory. Jak wiemy, człowiek widzi otaczający świat w paśmie widzialnym. Jaki rodzaj promieniowania wyzwa ptaki i owady? Tak jak mówiłem już prędzej, ptaki widzą tu właśnie promieniowanie na czerwone. Podszedł on, przepraszam, a owady widzą promieniowanie nadprzyrodowe. Jednym ze sposobów obniżenia strat ciepła w mieszkaniu jest ustawienie specjalnej folii pomiędzy kaloryfer a ścianę. Wyjaśnij dlaczego. Słuchamy. Odbijają ciepło, które dostaje się, nie wychodzi na dół, lecz dostaje się z powrotem do mieszkania. Jakie materiały wykorzystywano w naszej szkole podczas termomizacji? Styropian. Tak. Czy młodzież może przyczynić się do zmniejszenia strat ciepła w szkole i w jaki sposób? Czy wy jako uczniowie tej szkoły, żeby zmniejszyć rachunki, żeby mniej płacić za to, że szkoła jest ocieplona, możecie coś zrobić w ten sposób, żeby nie tracić tych pieniędzy? Możemy zamykać okna, zamykać drzwi, jak jest nagrana klasa, szkoła, zniszczyć ocieplenia, zakręcać grzejniki. Dziękujemy Wam bardzo. I będziecie mogli obejrzeć Wasz wywiad na stronie naszej internetowej albo na Facebooku, bo będzie dostępny.